Hartowane było na aksamicie złotą lub srebrną nicią, na czerni zazwyczaj srebrem, na brązach robiło się złotą nitką, wykonywało się złotą nitką, używało się tak zwanego bajorka, obok to jest taki skręcana nitka, niczym drucik, niczym spiralka, tak, którą dodatkowe efekty uzyskiwało się, wykonywanie tym bajorkiem uzyskiwało się dodatkowe, świetne efekty. No, predyspozycje do wykonania tego potrzebne dosyć duże umiejętności. Wiem, że początkowo takie hafty wykonywały zakonnice na potrzeby kościołów. To były norbertanki i benedyktynki, tak, które osiadły w Żukowie i w Żarnowcu. No i one robiły to dla potrzeb kościoła, różnego rodzaju obrusy, chorągwie, antepedia, czyli takie na skórze zasłony dla obrazu. I one później to przekazywały, tak? W sensie szkoląc, przekazując. Ale jednak mury klasztorne, jak się dowiedziałam, strasznie trudno było to przekroczyć. Jednak to nie działo się w murach klasztornych, tylko wtedy, kiedy w 1834 roku klasztory te zostały rozwiązane ze względu na Prusaków, którzy osiedli tu, uważali te zakony jako ogniska polskości i siostry zakony zostały wywiezione do innych klasztorów, te młodsze, a staruszki, siostry poprzyjmowano do różnych ziemiańskich i szlacheckich domów, gdzie wtedy następowała jakby nauka. I rozpowszechnianie, dalej, przekazywanie. Tak, jednak w domach tych nie było możliwości haftowania ani na aksamitach czy jedwabiach, szychem i złotą nitką. Szukało się innych materiałów. Wtedy zaczęło się haftowanie na samodziałowym płótnie, wyrabianym prawie w każdym gospodarstwie, na lnie. Tak, to było dosyć powszechne, prawda? I to było takie dosyć, tak, dosyć powszechne. Wtedy zaczęło się właśnie ozdabianie obrusów, ręczników i to zostało przeniesione. Czyli źródło takich inspiracji było sporo. I to na przykład typowym przykładem haftu z malatury na płótno jest pani Teodora Gulgowska, Wdzydzanka, gdzieś na początku XX wieku. Razem z mężem sprowadzili się do Wdzyc Kiszewskich, gdzie pani Teodora, znając sytuację niezbyt zamożnych kobiet wiejskich w Wdzycach, postanowiła pomóc im w jakiś sposób, rysowała dla nich wzory, a ponieważ była sama po Akademii Malarskiej w Berlinie, więc wiedziała, że można to zrobić w różny ciekawy sposób i właściwie zrobiła wielką sprawę dla tej miejscowości. Pierwsze prace pokazała na wspaniałej wystawie gdzieś w Berlinie, to w Dreźnie, to w Lipsku. Mając kontakty, potrafiła zorganizować takie wystawy, a potem sypały się ponoć zamówienia do bogatych, szlacheckich domów w Niemczech, do tych Bauerów i tak dalej. I tam zaczęła się, przepraszam, komercyjna sprawa już, że nie tradycyjne niebieskie kolory, ale obok niebieskich, tak jakby na zamówienie, zostały wprowadzone różne różowe, łososiowe i tak jak w zasadzie w Żukowie, w szkole żukowskiej róże są wszystkie w niebieskich tonacjach, to u pani Teodory Gulgowskiej róże są właśnie w tonacjach róż. Warto też takie właśnie różowe. To jest fragment dziecki. Właśnie bardzo tak powszechnie się zna pewną symbolikę kolorystyki haftu kaszubskiego. I mówi się o niebieskim jako o głębokiej toni, tam jezior, kaszubski i tak dalej. Czy z tym związana jest jakaś legenda, czy tak po prostu skąd się faktycznie to... Myślę, że to ma swoje uzasadnienie rzeczywiście w tym pejzażu, który kolorystyka tu jest dominująca, ta niebiesko-zielona. Bo jeśli się
tak po tej Szwajcarii Witarzówskiej przejechać, to rzeczywiście te oczka wodne rozsiane między lasami, łąkami są tutaj no, tak gęsto i często występują, że rzeczywiście może znalazły swoje odzwierciedlenia. Poza tym jest to też kraina nadmorska, więc okolice Pucka. Tak. I w Pucku powstała specjalna szkoła, która dodatkowo umieściła niektóre elementy związane wyłącznie z morzem, tak jak sieci rybackie. My to gdzieś tam mamy, nawet na handlach też. I tu jest na przykład na tym obrazku sieci fale morskie i tam te góry Mikołajek Nadmorski. Po tych elementach rozpoznajemy, że to jest na pewno szkoła Pucka. Kaszuby, haft kaszubski, ale szkoła Pucka. Dziewczęta, które były przyuczane w różny sposób, bo później nawet do szkół weszło to jako, czy do tych pensji, że na pensjach pensjonatki miały uczyć się również tego haftowania, dlatego żeby móc przyozdobić swoje mieszczańskie domy, czy też te zameczki szlacheckie, żeby były ozdobione haftami, tak. I uczyły się tego w domu, na pensjach. Proszę powiedzieć, dlaczego takie wzory? Skąd to się... No, wzory właśnie częściowo pochodzą z tych szat kościelnych, o których już wspomniałam, ale tam są zawarte nie tylko elementy nasze rodzime, takie jak margaretki, czy róże, tulipany, ale także niektóre kwiaty pochodzące z krajów Orientu, owoce granatu, kwiat granatu i to zupełnie inaczej. One jakoś tym szlakiem bursztynowym prawdopodobnie dotarły do tych sióstr, które zdobiły te szaty kościelne. No a w jaki sposób one potem zostały przetransponowane na płótno, no to już wspomniałam. Na pewno przy tym pracowało wiele ludzi i one brały się również nie tylko z tych kościelnych wzorów, ale także z malatury na skrzyniach wiannych, na tych rzeźbieniach mebli, czy na przykład dom, chata wiejska była, posiadała tam jakiś wzorek wyrzeźbiony z gwiazdą. Jak to wygląda? Ile w ogóle czasu zajmuje wyhaftowanie takiego, no powiedzmy, standardowych rozmiarów obrusa? Tak. Jak to? Około pół roku. Pół roku? Pół roku robi się obrus. Tak. Mhm. Jeśli jest tak, mówię o obrusie, który jest wykonywany, powiedzmy, ma stanąć w konkursowe szranki. Że ma przedstawiać pewne bogactwo tych roślin, ładną kompozycję i zarówno kolorystyczną, jak i te kwiatowe elementy, żeby były bogato też tam widziane. Niesłychany nakład pracy. Duży nakład pracy, tak. Wiem, że pani również założyła szkołę dla młodego pokolenia, dla dzieci. I to jest chyba jakieś osiągnięcie całkiem niedawne. Proszę powiedzieć, jak to jest uczyć młode pokolenie? Co jest tutaj największą trudnością? Nie, to była wielka przyjemność i nadal jest. Bo dzieci są potrafią być wielkimi entuzjastami, chociaż równie szybko się zniechęcają. Proszę sobie wyobrazić, że po takim pierwszym naborze w szkole przyszło do pracowni 41 dzieci. Najpierw musi powstać tak zwany brzeg, mereszka. O to, co pani teraz robi, to jest mereszka. Musi powstać granica na płótnie, która ogranicza wielkość tego kwadratu czy prostokąta, na którym będziemy komponować wzór. Tak. I teraz w zależności od tego, czy to jest serwetka użytkowa, powiedzmy do kawy, wtedy wzorek robi się na jednym rogu tylko, a jeśli to byłaby na przykład serwetka typu dekoracyjnego, że ona ma służyć, sama w sobie ma być dekoracją, na przykład tak jak tutaj mamy taki niewielki kwadracik, który tutaj w koło się akurat wpisało. W słupsku z naczyń ceramicznych odkryto takie właśnie wzory.